Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy produkcji roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Struktura zasiewów jest to procentowy udział grup lub gatunków roślin uprawianych na całkowitej powierzchni gruntów ornych. Struktura zasiewów w gospodarstwie odnosi się do każdego płodozmianu, ale może dotyczyć także kraju. Następstwo roślin jest to racjonalne zmianowanie gatunków, zaplanowane z góry na kilka lat dla określonej powierzchni uprawnej. Stosując następstwo roślin uprawnych, należy brać pod uwagę wymagania poszczególnych gatunków oraz znaczenie każdej rośliny jako przedplonu dla kolejnej, uprawianej w ramach zmianowania rośliny. Podstawowe zasady ustalania przebiegu zmianowania to właściwy dobór roślin. Po roślinach, które pobierają dużo składników pokarmowych, należy uprawiać rośliny o mniejszych wymaganiach. Po roślinach o głębokim systemie korzeniowym, burak, lucerna, koniczyna, rzepak, strączkowe, należy uprawiać rośliny płytko korzeniące się. Po roślinach zostawiających dużo resztek pożniwnych, motylkowe, wieloletnie, należy uprawiać te, które ich nie pozostawiają, okopowe, len. Po roślinach strukturotwórczych, motylkowe, należy uprawiać rośliny niszczące strukturę gleby, np. zbożowe. Ogólną zasadą obowiązującą przy układaniu zmianowania jest planowanie upraw w taki sposób, by rozpoczynała je roślina o dużych wymaganiach. Zapoznajmy się z zaleceniami dotyczącymi roślin uprawianych po okopowych. Po okopowych uprawia się jedną z następujących roślin: wieloletnie motylkowe i ich mieszanki z trawami, rośliny przemysłowe wymagające stanowiska po oborniku, rośliny strączkowe o sztywnej łodydze oraz rośliny zbożowe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.